Jak relacjonują poszkodowani, mężczyzna przekroczył próg sklepu przy ulicy Matejki na chwilę przed zmrokiem. Jego zamiary szybko stały się jasne. Przy użyciu przedmiotu przypominającego nóż zażądał od ekspedientki wydania wszystkich pieniędzy w kasetce. Przerażona kobieta przekazała mężczyźnie gotówkę, po czym oddalił się ze skradzionym łupem w nieznanym kierunku. Policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia i szukają sprawcy. Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.